DaVinci Resolve to świetne darmowe narzędzie do montażu i postprodukcji wideo, które powoli staje się standardem w branży. W tym kursie pokażę Ci, jak za pomocą tego programu stworzyć od początku do końca krótki film do udostępnienia w sieci. Nie będę omawiał na sucho wszystkich suwaków i przycisków, ale skupię się na praktycznym wykorzystaniu dostępnych narzędzi w pracy na rzeczywistych plikach w dobrej jakości. Dzięki temu będziesz poznawać program od razu, wykonując praktyczne zadania i montując film. Zależało mi na tym, żeby ten kurs był jak najbardziej przystępny. Nie musisz mieć więc żadnej wcześniejszej wiedzy z obsługi jakiegokolwiek programu do edycji wideo. Ale na montażu się nie skończy. Czego jeszcze dowiesz się w tym kursie? Nie ukrywam, że na początku będzie trochę nudnych, technicznych rzeczy. Pokażę Ci, jak ustawić program, aby praca w nim była jak najbardziej przyjemna i pozbawiona frustracji. Następnie wyjaśnię, jak wydajnie organizować pliki, żeby nie tracić czasu na ich przeszukiwanie przy właściwym montażu. To rozdział pierwszy. W drugim rozdziale przejdziemy do przyjemnych rzeczy, czyli montażu i podstawowej postprodukcji. Dowiesz się, jak ciąć, trymować klipy oraz dostosowywać ich tempo. Nauczysz się zmieniać właściwości obrazu, przybliżać, ucinać, zmieniać prędkość i stabilizować. Pokażę, jak dodawać i tworzyć własne napisy i przejścia wideo. Nakreślę podstawy pracy z dźwiękiem i muzyką. W dalszej części tego rozdziału pokażę, jak dodawać podstawowe efekty wizualne i jak możesz ich używać w praktyce, tworząc filmy do sieci. Dowiesz się również, jak tworzyć pionowe wideo w taki sposób, by jak najlepiej wyglądały w mediach społecznościowych. Pod koniec tego rozdziału będziesz w stanie stworzyć od podstaw prosty film i wyeksportować go na dowolne platformy. W trzecim rozdziale pokażę Ci podstawy kolor korekcji. DaVinci Resolve słynie ze swoich kolorystycznych możliwości, które są standardem w branży postprodukcji. Mimo rozbudowanych możliwości programu, wykonanie color gradingu, który wyróżni Twoje produkcje na tle innych, wcale nie jest skomplikowane. Pokażę Ci po kolei wszystkie podstawowe narzędzia kolorystyczne, dzięki którym ukształtujesz obraz według swoich potrzeb. Dowiesz się, jak zmieniać kolor całego obrazu, ale też poszczególne jego fragmenty. W rozdziale czwartym pokażę Ci, jak wykonać proste animacje. Zarówno na bazie klipów, jak i animowanych grafik, które możesz przenieść do programu lub stworzyć bezpośrednio wewnątrz niego. Na koniec pokażę Ci, jak przenosić projekt na inne komputery, jak eksportować napisy oraz ustawiać parametry renderu w taki sposób, by otrzymać pliki, które będą wyglądały dobrze i nie będą zajmowały dużo miejsca. Nie będę oszukiwał, po tym kursie nie zostaniesz profesjonalnym montażystą, kolorystą czy motion designerem. Nie dowiesz się, jak zmontować film fabularny, serial czy program telewizyjny. Ale po tym 5-godzinnym kursie nauczysz się, jak od początku do końca stworzyć dobrze wyglądający film do sieci. Otrzymasz podstawową wiedzę, która pozwoli Ci rozwijać się dalej w kierunku postprodukcji wideo. Poznasz narzędzie, którego używają profesjonaliści, więc jeśli stwierdzisz, że jest to droga, którą chcesz podążać, to pierwszy krok będzie już za Tobą. Ja nazywam się Konrad Walachniewicz, jestem montażystą wideo i kolorystą. Pracuję przy filmach dokumentalnych, relacjach, filmach promocyjnych i krótkich formach na media społecznościowe. Prowadzę swój kanał na YouTube, w którym opowiadam o filmowych kulisach i obrazie filmowym. Jeśli chcesz nauczyć się podstaw montażu i postprodukcji, to chętnie poprowadzę Cię przez tą drogę.